Cześć, z tej strony Piotr, Pasieka na Skarpie. 24 czerwca 2023. Temat ARMIR i dofinansowanie do zakupu sprzętu. No, o ile w poprzednich latach dostawałem, no mam 53 lata, więc no niestety do 40 się już nie łapię według wytycznych, ale w poprzednich latach dostawałem pełne dofinansowanie i sobie troszeczkę sprzętu jakiegoś dokupiłem. Niestety tego sprzętu potrzeba dużo i jeszcze mam duże braki. Częściowo wymieniam, bo coś się nie sprawdziło, więc no jest jak jest, ale w tym roku zgłosiłem 80 uli. I w sumie no, rozwinę jeszcze to. No, mam więcej uli, ale straszyli z tym, że jak jest więcej jak 80 uli, to trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, że trzeba płacić i tak dalej. W tym roku już właśnie dopłacę do rzeczywistej ilości uli i będę już zgłaszał tyle, ile trzeba, bo okazuje się, że tak, płaci się i jest określona stawka na płacenie za każdy ul, ale są zwolnienia z płatności, więc de facto oprócz zgłoszenia, które trzeba po prostu zgłosić na druku i no nie wiem, będę się jakoś wakacje tym zajmował, bo to chyba do któregoś września trzeba zgłosić, więc dopłacę i w związku z 80 do ilości, którą no, będę miał powiedzmy na dany okres, bo teraz się zmienia, wiadomo, no, dużo się odkładów jakichś sprzedaje, robi się nowe odkłady, no ja robię na bieżąco cały czas odkłady i teraz jeszcze jak matki przyjdą, to jeszcze dodatkowe 40, więc nie wiem ile ich będzie. Więc tutaj już mnie jakby nie boję się tego, o czym właśnie straszyli. A idę dalej. No niestety w tym roku, zgłaszając 80 uli, no to mogę kupić za, znaczy mogę dostać 8000 jakby zwrotu, bo to jest 100 zł na ul przy 80 to jest 8000. Niestety trzeba wydać wtedy ponad 13000 netto, a brutto ponad 16000. No, większość zakupów już zrobiłem, bo dużo kupiłem dennicy uli, pokazywałem to, no, czyli korpusów, ale jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy jeszcze nie kupiłem, no i no, trzeba będzie kupić, no bo niestety jest na rynku jak jest, no dużo się mówi o tym, że producenci podnieśli ceny ze względu na to dofinansowania. Nie wiem, czy się tym zgodzę do końca, bo na przykład w Niemczech nie ma tak jak u nas dofinansowania do sprzętu, tylko dostają kasę na to. A sprzęt wcale nie jest jakoś droższy czy tańszy. Jest w porównywalnej kasie. No chyba, że się mylę, ale z tego, co sprawdzałem, to chyba nie. Więc. A jednak no już nie ma co mówić, że Niemcy, a to u nich wszystko drogo. No nie, no przecież wiele produktów jest u nas droższych i na odwrót, także to już te czasy się skończyły. Także no jest jak jest. Teraz nawet ja mieszkam przy granicy, to jak rozmawiam tutaj z ludźmi, bo akurat zajmuję się ubezpieczeniami, więc ubezpieczam, to już się nawet ludziom nie chce do Berlina jeździć pracować, bo na remontach mieszkań więcej zarabiają w Polsce jak w Niemczech. Także już w ogóle się teraz no, niestety dużo zmieniło. Usługi są strasznie drogie. Dobra, bo to jak zwykle ja odbiegłem od tematu, więc no brutto trzeba wydać grubo ponad 16 tysięcy, a ja mam tutaj, nie to, że zaproponowane, to jest po prostu 2672 zł. Tyle po wydaniu 16 ponad tysięcy dostanę zwrotu, no żenada i no boli. Ale no co zrobić, jeżeli bym nie musiał, no bo tak, suszarkę mam mało wydajną, więc muszę kupić jakąś większą. No to już nawet nie na ten sezon, bo w tym sezonie nie planowałem w ogóle. Jeszcze po prostu suszę cały czas. I tak robię to, no może i nawet na dobre wyszło, bo we wszystkich poradnikach, nawet na stronie Wilsona i wielu innych,
gdzieś tam producentów czy w książkach jest opisane, że powinno się najpierw suszyć, później mrozić. No ja ze względu na to, że suszarkę mam jaką mam, wydajność, więc nie, w żaden sposób, jak tylko 48 godzin trzeba suszyć, nie da rady w żaden sposób wysuszyć tego wszystkiego, więc ja po prostu mrożę, a później dopiero suszę i przewieram. I powiem szczerze, że kiedyś robiłem tak jak trzeba, a teraz robię nie tak jak trzeba i według mnie wychodzi to bardzo dobrze. Jakieś uwagi to piszcie. Bo może czegoś nie wiem, bo w książkach niestety nie jest to opisane, dlaczego trzeba robić tak, a nie odwrotnie. Przestałem w pewnym momencie już poławiać pyłek. Mam największą, jaka możliwa jest z takich domowych, skrzyniowych zamrażarek. Jest cała zawalona i pomału po prostu suszę. Więc już nawet nie ma sensu więcej. Fajnie, bo schodzi, hurtowo też biorą po parędziesiąt kilo pyłku, trochę na Szwecję. Bo tak za granicę, to chyba, że ktoś tu przyjeżdża, nie wysyłam, ale mam tam po prostu kogoś, kto handluje, także jakoś to tam idzie. No ale te wialnie też inną muszę mieć, bo ta też jakoś nie sprawdza się. No i wszystko gdzieś tam się jakoś to jest jeszcze inną kremownicę, i gdzieś widziałem u Łysonia, bo mam od niego stół do odsklepiania taki duży, znaczy duży, no może nie duży, 1,5-metrowy, na taką moją niewielką pasiekę, to i tak jest duży. I widziałem, że teraz mają taką ręczną odsklepiarkę. Nie wiem, czy do tego stołu pasuje, pewnie nie, ale to coś takiego no, usprawniłoby pracę. No, miodarka ta w tym roku testowana jest ok, bardzo fajnie. Cieszę się z tego zakupu. No i niestety, no, czy jaka cena by nie była, chcąc mieć pszczoły, no to jaki inny wybór? No, trzeba po prostu no, inwestować w pasiekę, no bo no, jak inaczej? No, ja nie widzę jakiegoś tam rozwiązania innego. Nigdzie taniej nie kupię. Jakieś tam sprzęty, nie wiem, gdzieś kiedyś czytałem, nie wiem ile w tym prawdy, że gdzieś tam z Ukrainy skądś tam ściągają, ale to później z serwisem, niech coś się wydarzy, no trochę taniej może i by się kupiło, nie wiem, tam może i bez VAT-u i tak dalej, bo i tak przecież VAT-owcem na tym nie jestem, to jakiś tam plus by było, no ale to takie trochę ryzykowne, później we własnym zakresie gdzieś szukać jakichś fachowców, gdzie ktoś coś to naprawi, kleić, łatać. Nie wiem, ja tak tego nie czuję za bardzo, więc nie jest to jakieś proste. Nie wiem, co o tym sądzicie. No wiem, że hejt się wylał straszny. Mogę powiedzieć, no akurat od tego roku, to co już mówiłem, jestem w zarządzie Gorzowskiego Koła Pszczelarskiego. Prezes też się zmienił i akurat wczoraj z nim rozmawiałem, więc w Urzędzie Wojewódzkim było spotkanie. Była petycja, którą wszyscy z każdego koła tutaj w okolicach Gorzowa, z Gorzowa, z tych mniejszych miejscowości, wioseczek, tam gdzie są koła, to wszyscy się prezesi zebrali, podpisali. Pójdzie ta petycja do Warszawy, czy to się coś zmieni. Znaczy głównie chodziło o dyskryminację starszych pszczelarzy, bo młodzi mają gwarantowane i nie wiem dlaczego tak w tym roku aż tylu złożyło wnioski, gdzie wszędzie się ogólnie mówi, że ludzie rezygnują, pasieki całe się sprzedają. No widzę w internecie, że po prostu no, niestety ten miód, który ukraińsko-chiński, jak to się mówi, nie jestem w stanie tego zweryfikować, no ale powtarzam to tak jak wszyscy. No na pewno napłynęło tego dużo. Widzę, zresztą sam dostaję oferty, sprzedaży miodu za no, grosze. To nawet dziś słyszałem, właśnie mi mówił ten prezes, że gdzieś tam ktoś podobno ze Świebodzina, nie wiem kto, w hurcie oferował w beczkach swój. No, nie zakładam, że gdzieś to jakiś handlarz, bo go chyba tam wszyscy znali. Nie byłem na tym spotkaniu, więc nie wiem. Po 8 zł wystawił ofertę i nikt się nie zgłosił. No nie dziwię się, bo za dużo tych ofert jest po bardzo niskiej kasie i co się dziwić, że ludzie nie wierzą w to, że to jest polski nasz, jeszcze w takiej cenie.
Ja nie wiem. No ja nie, okej, okay, rozumiem. Są, w moim przypadku to nie jest. Ja nie żyję z pasieki. Dla mnie jest to dalej hobby, a ilość no, jest jaka jest. I współczuję pszczelarzom, którzy się tylko tym zajmują i pewnie gdybym miał jeszcze z zeszłego i sprzed, bo tak słyszę, że jeszcze sprzed 2 lat mają miody i z zeszłego roku po paręset, po parę tysięcy kilo miodu niesprzedanego i mają problem, no to miodu, też to się wcale im nie dziwię, mając na utrzymaniu rodzinę, ze sprzedają tanio, bo ile lat można zbierać miód? No, w sumie może jak komuś na kasie nie zależy, ma dużo miejsca na przechowywanie, to myślę, że kiedyś przyjdzie czas, że ten miód będzie wystarczająco dowartościowany, nie, źle mówię, niedowartościowany, odpowiednia cena co do jakości produktu, no bo sprzedawać miód po 30 zł, no dla mnie, znaczy ja mam drogo miód. Ja zawsze miałem drogo, nie wiem czy drożej ktoś ma w Gorzowie, a nawet tak jak patrzę na gdzieś na stronach innych pszczelarzy, to mam też chyba najdroższy miód w Polsce. Tak szczerze, to miód w miarę fajnie schodzi, to jeszcze się nie wziąłem za aktualizowanie strony internetowej i u mnie na stronie jest miód z zeszłego roku, którego mi zostało no może z parę, no 10 słoików, może nawet już nie, bo mam powiedzmy jeszcze jakieś tam końcówki, jakieś lipy, a lipa nie wiem czy u mnie będzie, jakieś tam akacje, jakieś takich innych, które były w zeszłym roku i ja klientów uświadamiam, co to jest miód, dlaczego miód z zeszłego roku wcale nie jest gorszy od miodu z tego roku. Nie dziwię się, że jeżeli jest powiedzmy akacja taka sama, to ktoś woli na przykład miód świeży. Też pewnie bym tak kupował, ale jeżeli są odmiany, których nie ma w tym roku, to kupują i nie ma z tym problemu, przecież ten miód nie jest w niczym gorszy. Zresztą no, sami wiecie, raczej tego kanału aż tak nie oglądają laicy, więc tutaj chyba każdy się ze mną zgodzi i tyle. Miód nie traci żadnych właściwości, więc jeżeli jest dobrze przechowywany w odpowiednich warunkach, nie na słońcu, zresztą dobra, co ja będę o tym gadał. Dobra, słuchajcie, tak sobie pogadałem, trochę się pożaliłem. Myślę, że ci, którzy biorą dofinansowanie w jakiś sposób, to sami tego doświadczyli, no chyba, że młodsi są. No, zakładam, że Marcyś nie ma problemu z tym, bo jest dużo młodszy i paru pewnie innych, którzy gdzieś tam mają kanały na YouTubie, są przed 40, no to tam u nich się nic nie wydarzyło. No a u nas starszych jest jak jest i tyle. Hejt się pewnie wyleje, bo po co brać i tak dalej, no. A dlaczego nie brać? No, więc to tak jak już tu poruszyłem, może jest tak, że ceny poszły przez to, że są te dofinansowania. No ale tak jak mówię, wcale gdyby było taniej, to bym kupił w Niemczech. Przecież co za problem. Rachunek rachunkiem, VAT bym dopłacił i tyle. I tyle. Można by było to, podejrzewam, że też chyba rozliczyć. No myślę, że tak, bo unijny rynek jest otwarty, więc dlaczego? Przecież moja miodarka też to fakt, że przez pośrednika szła z Węgier, jeżeli się nie mylę. Ten producent sprzętu tam chyba ma, jak dobrze pamiętam, także dobra, to słuchajcie, tyle ode mnie jeszcze raz mojego nudzenia, trzymajcie się, jeżeli coś z tych, co się pytałem rzeczy, ktoś ma jakieś uwagi, to proszę o komentarze, może czegoś się nowego dowiem o tym pyłku. Ale ja tego nie czuję, żeby to miało jakieś znaczenie, kiedy, w jakim okresie się suszy, czy mrozi i tak dalej. Także to mnie jedynie tam bardziej ciekawi.